To jest dragoła wersja, więc on podejrzewam jakoś tam dobrze skręcać nie będzie, o ile w ogóle będzie. Ty, ale te błotniki moglibyśmy mu wymienić z przodu. Chociaż to jest chyba malowanie specjalnie pod te... Ty, a może to jest jakaś wersja samochodu, który ja wygrałem? Nie wiem, nie pamiętam już. Nie możemy tu nic zmienić chyba. Nie. Możemy. Dobra, maska. Niewiele tu jest opcji do wyboru. A tylne błotniki? O! Tu można coś ogarnąć. Ale z przodu nie można wywalić błotnika? To jest chyba jakiś... Dobra. Wypadałoby... końcówki układu wydechowego wywalić, jakieś inne dać, bo te co są, to no brzydko to wygląda. Nie wiem, czy widzieliście tutaj, nie da się ich zmienić. To jest chyba jakaś specjalna wersja tego Vipera, tak mi się wydaje. Może gdzieś ją na dragu wygrałem, już nie pamiętam. Ale może z fabuły to jest coś możliwe. Dobra, i tylny sterzak. Dobra, no. Coś tam powymieniałem. Niewiele to kosztuje, to można sobie pozwolić. Jedziemy. Posłuchajmy, jak on brzmi. Cyk. I jedziemy dalej robić te speed crossy. Zostały nam jeszcze chyba dwa wyścigi do zrobienia. Więc to pójdzie. Wow! Przydałby się jakiś stelaż do stójki. Przykładnie to brzmi. Nawet jakoś tam skręca, dobrze. Nieźle. Też mam to auto na drag i jest kozackie. Nie wiem, czy jego jakoś się w fabule nie zdobywało. Pamiętacie może? Chyba nie. Tak, to jest samochód dragowy. Vipera chyba też można mieć na wyścig, zdaje się. Da się driftować? Oj, ciężko, ale da się trochę. W Fordzie Viper lep. Tak, zdecydowanie. Mi się wydaje, że ten dźwięk w Fordzie Horizon jest ciekawszy niż tutaj. Jest taki pierdzący bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, taki bardziej wyrazisty. Jak skończę z Need for Speed Heat, to zagram w Pro Street? Kurde, nie wiem czy mi to, nie wiem gdzie to kupić nawet. Można by było sprawdzić tego Pro Streeta. No i dobra. Speed Cross. Lecimy. Zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Oho. W taki sposób.
Musimy uciec przed policją, bo ten gościu, który jest mistrzem świata w speedcrossie, niestety przegrywa i boi się naszej postaci, więc musimy uciec przed policją, bo na nas nasłał tą policję. No i tyle. Teraz uciekamy, więc nie wiem, czy to będzie liczone jako... A nie, czekaj, to nie policja. To coś innego, jakiś gang. Gang bang. Okej. Trzymajta się. Fajnie brzmi ten tutaj koło mnie, co jedzie, nie? Chyba Dodge Challenger był? Challenger, zdaje się. Miał takie podłużne z tyłu lampy, nie? Kurde, 40 FPS-ów tu miałem. Dalej mam. Ta gra ma chyba bardzo duże wymagania albo coś, nie wiem. Wow, jaki skok. Już zapomniałem, jak wysoko się tutaj lata. Okej, ucieczka udana. Cholera, jasna! Dobrze. Zniszczę cię, bo staro się. No i pięknie, udało się. Jedziemy chyba teraz na jakiś pojedynek? Tutaj dojadę w tym... Chyba tak. Musimy przez ten kanion przejechać. Czyli to będzie już ostatnia próba? Ostatni pojedynek, ostatni wyścig w speedcrossie. Sprawdzimy to. Siema Norbert. Patrzcie, tu jakiś żeton jest, co to było? Spróbuję to zebrać. Lucek, mamy widza, który cię obserwuje od ponad 2000 dni, a faktycznie Paweł Żuchowski. 2046 dni, to jest dłużej niż ja sam siebie obserwuję. Piernicze. To jest ponad 5 lat. Nieźle. No i nie trafiłem. Kurde. Jaki wariat z tego samochodu. Co nie zmienia faktu, że mi się po prostu nie podoba. Nie wiem jak wam. Countryman to jest w rzeczywistości dosyć duże auto. To jest nawet bardzo duże auto. To jest coś pomiędzy SUV-em a crossoverem. Nie jest taki niski jak tutaj w grze. Znaczy wiadomo, że tu w grze jest obniżony, żeby to po prostu było takie, wiecie, fajne, nie? Nie ma to jak obserwować samego siebie. No tak, od czegoś trzeba było zacząć, nie?
No właśnie, niektórzy obserwują mnie dłużej niż ja sam siebie, to jest takie ciekawe. Dobra. Niby mini, a taki nie mini. No bo jest mini Cooper i jest mini Countryman. Countryman to jest takie coś większego, nie? 90 metrów muszę skoczyć. Czy to będzie już ostatni? Ruszamy z finałami Ligi Speed Crossover. Czyli to jest finał. Witaj, Barakudo. Odgadnij, kto dotarł do finału. Nie wątpię. Oho. Oh shit. Trochę przesadziłem. Co to było? Zatopiłem się w ziemię. Jak on pierdzi, kurde, jak z karabinu. Udało się, czy nie? Chyba na styk. Hoho! Na styk, człowieku. To jest dodatek do tego Need for Speeda? Tak, to jest dodatek, ale on już dawno został wydany. Tak myślę. No, sprawdzałem, czy da się na kierownicy to grać i powiem wam, że nie bardzo. Nie bardzo, nawet teraz jakoś nie mogłem zbytnio odpalić. Jeszcze jeden wyścig mamy. O, ciekawe. Teraz próbowałem coś tam kierownicą poruszać. Ale nic się nie dzieje chyba. No, koła się nie skręcają, więc nie wiem. Popsute czy jak? Jedziemy chyba na finał. Dobra. I tu mamy finał. Czy zrobię live z The Crew 2? Pojeździłbym motocyklami w sumie. Zobaczyłbym, jak tam się jeździło. Znaczy pamiętam, że to było fajne. Barakudy, w sensie, no fajnie. Aha, już mam, okej. Nie zauważyłem tego. Jedziemy. To jest chyba już podsumowanie tych wyścigów. Oh yeah, dobra. Łącznie przez 10 sekund, pobij wyznaczony wynik, dobra. Akceptujemy. I lecimy. Driver San Francisco, oh yeah! Jakie mam konsole?
mam Xboxa i PlayStation. I powiem szczerze, poluję na tego, na Nintendo Switcha, bo wygląda ta konsola naprawdę zajebiście, powiem wam. Takie gry można na niej odpalić, ostatnio dodali tego Wiedźmina. Nigdy Wiedźmina nie przechodziłem, ale Wiedźmina wolałbym jednak przejść na PC-cie, ze względu na grafikę oczywiście, nie? Mimo to Switch bardzo mi się podoba. Naprawdę mega gry są na tą konsolkę. Kopareczka. Dobra, gdzie jest ten salon? Miejsca, salon z samochodami Speedcross. I tu będzie Infinity, na które polowaliśmy. Ale czekaj, to Infinity było też w innych salonach, nie? To Q60 ono się nazywa bodajże? Przetestujmy, zobaczmy, co my tu mamy. Takie same, a nie, jest mało tych samochodów, dobra, nieważne. Czyli tak, tutaj jest Mini. Jest to Infinity Q60. Okej, okay, ale zanim my cokolwiek kupimy... Czekaj. Jeszcze raz. Sprawdźmy coś. Za zero, no to jak tak, to bierzemy. Przejedźmy się, posłuchajmy jak brzmi. Dobra. No już niech się zamknie ta babka z radia, bo chcę posłuchać Infinity, no. Dziś sponsorzy Barakudy nauczyli się ważnej rzeczy o wyścigach. Talent zawsze pokona kasę. Mak, ulica jest ci bardzo wdzięczna. Ależ proszę bardzo. Fajnie. To jest do Speedcrossu ten tuning. Czyli to może i driftować, i skakać. Ogólnie chyba do wszystkiego to jest, nie? Nie jest jakoś tam na maksa porobiony ten samochód. Ale dosyć ciekawie wygląda, podoba mi się w ogóle ten model, nie wiem jak wam. Ładny, ładny jest. No, dźwięk nie jest jakiś tam fantastyczny, nie? Ale jest. Więc tak, to sobie zrobiliśmy. Aha, właśnie, przypomniałem się, dostawy. Tutaj mamy dwie dostawy premium do odebrania. Może być tam chyba jakiś samochód nawet, czy coś. Tęczowe nitro, ciekawe. Żetony części 15 tysięcy, ładnie. Dobra. I ostatni pakiet, żetony. Złoty stopień? Pulsujące takie coś. Czy mrygające bardziej. No i pakiet premium. Aż mi się nie zmieściło na ekranie, zobaczcie ile mamy rzeczy. Zielone nitro, fajnie. I jeszcze jeden. Żetony. Ręczny klakson 3? Dziwne. Dycha i 20. No to fajnie. No to koniecznie musimy przetestować jakiś inny samochód jeszcze. Ja chyba wezmę sobie jakiś wyścigowy. Sporo już tych aut w sumie mam, nie? Przepiękny samochód, tak, bardzo fajny, ładne jest to Infinity. W ogóle ja kiedyś myślałem, że Infinity to jest marka amerykańska. Nie wiem skąd mi się to wzięło.
Dobra, co my tu możemy jeszcze posłuchać? Chargera mam w garażu, to go sobie posłuchamy jak wyjdę stąd. Mamy... Ty, ja myślałem, że to jest Cosworth. A to jest jakiś stary Mustang, pomyliłem go z Cosworthem. Tu mamy Nissana 180 SX. Chyba klasyk od Undergrounda pierwszego, prawda? Mamy Honda Civic Type R. One też w Fordzie paskudnie brzmią, prawda? Mercury Cougar. Jakiś stary. Golf GTI Club Sport. To... Ej, za darmo mogę go wziąć. No to takie samochody to ja lubię. Bierzemy go, ale jeszcze zostaniemy w tym... Volvo? Nie, tutaj Volvo jest tylko to stare. To nie... Volvo to sprawdzimy w nowym Need for Speedzie. Dawajcie coś może szybszego. Sporo tych samochodów, nie? Patrzcie jeszcze... Aha, bo ja nie mam paczki samochodów. Dobra, Pagani mam, Vulcana nie mam, ale jest za drogi, kurde. Aventador, właśnie, ciekawe jak V12 brzmią w tej części, nie? Need for Speeda. Huracana mam, ale w Huracanie mamy tylko V10. Mógłbym go sobie kupić, kurde. Moglibyśmy sprzedać jakieś samochody i wtedy kupić Aventadora i posłuchać jak brzmi. Co wy na to? No bo tutaj nic tańszego z V12 nie mamy. GTR bardzo fajnie brzmi. Viper spoko, Corvetta super brzmi. O, tu jest C7, a C6 jest droższa, ciekawe. Jest Camaro. No dobra, no to co, idziemy do garażu, sprzedamy parę furek. Czy jest Koenigsegg One-to-One? Nie ma Koenigsegga One-to-One, niestety. Jest Koenigsegg Regera tylko. Szkoda trochę, przydałby się ten One-to-One. One też bardzo ładnie brzmią, te Koenigseggi, tak swoją drogą. Może ta Regera nie do końca? Chociaż tam też mamy tą V8-kę porobioną na grubo. Czy mógłbyś powiedzieć, czego oczekuję od Need for Speed Heat? Zdecydowanie, przede wszystkim, bardzo ciekawego tuningu, tak? Myślę, że tuning będzie naprawdę fajny w hicie. Tego się można spodziewać. 100 tysięcy. No chyba jakaś porobiona była, ale i tak już tutaj nie będę raczej zaglądał niedługo do tej gry, nie? Mam bardzo dużo samochodów. Kupiłem na przykład tego Mercedesa, jego też możemy sobie sprzedać. Też go sobie porobiłem. Fajny po tuningu, nie? Łe, to my zaraz będziemy mieli chyba każdy samochód, bo ja tutaj mam dużo tych aut w garażu. Trzeba je posprzedawać. Pagani nawet teraz nie sprzedam Pagani, bo Pagani po prostu tak zajebiście brzmi, że szkoda mi sprzedać nawet wiedząc, że nie będę w tę grę już grał, nie? Dobra, GTI Golfa sobie sprawdzimy. Tu jest Volvo. Przetuningowane przeze mnie. Też sprzedamy. 730 tysięcy już mam. Bardzo fajnie. M4 sobie sprzedamy, dlatego że ja jej tutaj jakoś tak nie robiłem. Mam ją jeszcze na drift zrobioną, tak że będziemy mogli sobie ją przetuningować w razie czego. Jak będziemy ich tam chcieli czy coś. Na drift mam trochę samochodów, mam na przykład tą M2 BMW. Kiedyś w Need for Speedzie Paybacku było tak, że nie można było samochodów tuningować na maksa. Teraz każdy samochód można zrobić na maksa. Kiedyś było tak, że na przykład kupowałeś sobie BMW M2 i mogłeś zrobić ją na przykład na 299 punktów, tak? Nie wiem ile dokładnie było, ale tak powiedzmy, że mniej więcej było. A teraz można bez problemu każdy samochód wymaksować, także możesz Golfem MK1 ścigać się z Pagani Huayra bez problemu. Dobra, i tak. Tu mamy maździochę. Porobiona też jakaś jest, to ją sprzedamy. Pyk. Drift. Tutaj mamy BMW ja chyba... Kurde, jaka krzywa... Ta felga mega krzywa się wydaje, nie? Ta z przodu. Barakuda. Ja Barakudę zrobiłem na drift, ale nie driftowało się nią dobrze, z tego co pamiętam. Najlepiej driftowało się Huracanem, jak się go już ogarnęło. Patrzcie, już mam 1 400
minus 140 tysięcy na koncie, a jeszcze nie sprzedałem wszystkich furek. Tu mam na przykład Forda Roadstera. Wygraj karty z tych... A tam olewam już te karty, mi chodzi tylko o ten hajs jak najszybciej. Żeby ten... Nie będę tam nawet jakoś specjalnie tuningował tych nowych aut. A zresztą nawet jak będę chciał tuningować, to stuninguję je za kasę i tyle. Tu mamy Mustanga, to możemy go jeszcze sprawdzić w razie czego. Teren. Dobra, to też możemy sprzedać. Cyk. 31 tysięcy. I ucieczka, tutaj mamy dwa samochody, to M5 musimy sobie sprawdzić. Więc ją sobie sprawdzimy. Pyk. Jak brzmi? Przede wszystkim te dźwięki sprawdzamy, bo okazuje się, że w Need for Speedzie bardzo fajnie brzmią samochody. Czego byś się nie spodziewał, raczej jeśli chodzi o jakiś tam sposób prowadzenia tych aut, to jest taki sobie. Ale dźwięki są świetne. Wow, ty, posłuchaj tego. Jak pierdzi. Niesamowite, ty. Wow. Łeb urywa, nie? Idziemy do tunelu. No dokładnie, lepszy niż w Fordzie Horizon 4 ten dźwięk jest. Tej M5, no daj spokój, kozak. Ej. Ja pierdziu. Dobra, posłuchajmy, jak będzie palił kapcia. I uwaga. Nieźle. Te pierdy są fantastyczne, fantastyczne marchewy, naprawdę. Bardzo mi się to podoba. Lepiej to wygląda niż w Fordzie Horizon i lepiej brzmi niż w Fordzie Horizon 4, nie? W nowym Need for Speedzie, tak jak już wspominałem, będziemy mogli sobie modyfikować sposób, w jaki ten samochód będzie nie wiem, wyrzucał z siebie ogień. Będziemy mogli ten wydech też modyfikować, żeby brzmiał inaczej. Niesamowite to będzie, podejrzewam. Znaczy no, zobaczymy, tak? Będziemy sobie testować. Może to będzie lipa, nie wiadomo. Pojedziemy sobie. BMW brzmi fantastycznie. W Fordzie to dodają tysiące aut, a potem się dziwić, że wszystkie auta brzmią tak samo. Bardzo podobnie. Zwłaszcza jak zrobisz jakiegoś swapa, nie? Tam jest kilka tych silników. I potem samochód brzmi dokładnie tak samo. Co jest trochę bzdurą, no bo na dźwięk ogólnie samochodu w dużej części wpływa też układ wydechowy, tak? A w każdym samochodzie ten układ jest inny, no. Więc jak wymienimy w nim silnik, to niekoniecznie takie Audi, powiedzmy, z V10 będzie brzmieć tak samo jak Huracan z V10, tak? Jezu.
Yes. Dobra, mam jeszcze parę samochodów do sprawdzania. Aha, jeszcze nowy wypadałoby kupić. Dobra, ogarniemy. BMW świetna jest, no kurde. Naprawdę, zajebiście, mieliście rację, kurde. Fantastyczny dźwięk. Ten Nissanik też jest zajebisty, testowaliśmy go na samym początku. Dobra. Mogę go sprzedać, bo on tam chyba nie był porobiony. Dodge'a Charger'a sprawdźmy. To też musi fajnie brzmieć, kurde. Dobra. Kto ogląda od początku, by tak. Dzięki Szymek, że oglądasz od początku. Uwaga. Jezu, ten to potwór. Za tą wizytę, za to pierdzenie w tunelu stajesz mi wizytą laryngologa. Ta. Ciekawe, czy tu się da tak kółeczko zrobić, rondo. Oj, chyba ciężko. Yes. Gaś go i odpal, okej. Jak się tu gasiło, czekaj. Nie jestem tak oszołomiony tym dźwiękiem jak w M5-ce, naprawdę. M5-ka brzmiała fantastycznie. Ten Charger też, tak? Ale nie jest to taki dźwięk, żebym się zakochał, może. Fajnie brzmi, no. Dobra, jaki tam jeszcze samochód? Mieliśmy sprawdzić starego Mustanga. Nowy Mustang brzmiał tak sobie. Więc tak. To sobie odprowadzimy. Jeszcze musimy jedną furę kupić. Musimy kupić Aventadora, bo Aventador ma V12 i w Forza Horizon 4 on tak brzmi sobie tak o nie. Gdyby ktoś nie wiedział, można uzyskać dostęp za darmo do Need for Speed Heat na miesiąc. Trzeba aktywować do końca października na koncie EA. 2FA? Co to jest? 2FA? 2FA? Po pierwsze, nieco będę dostać na miesiąc rodzinę za darmo. Ooh, no właśnie, czyli teoretycznie chyba można zagrać za darmo w nowego hita, z tego co kojarzę, rozumiem. Dobra, bierz samochód, jeszcze tego Mustanga sprawdźmy. Na pewno lepiej niż w Fordzie. Nie pamiętam już jak Charger brzmiał w Fordzie, no. O kurde, ty!
Wow. Ciekawe, nie? Ten nie jest porobiony, więc on tutaj trochę wolny jest. Chodzi tylko o dźwięk. Fajnie brzmi. Jeździłby. Dobra, lećmy po tego Aventadora. Myślę, że z nim będzie ciekawie. Cyk, szybka podróż. Pagani Whale. Wow. Ta, co tutaj teraz widzicie, fantastycznie brzmiała. Ale Aventador, będziemy mieli bezpośrednie porównanie też w Fordzie, bo to jest taki dosyć popularny samochód w tej grze. W sensie w Fordzie Horizon 4. No i wiemy, że V12 w Fordzie tak sobie brzmią. No i Aventador to powinno być coś, więc posłuchajmy. Dobra. Taki dźwięk, okej. Nie? Szału nie robi. Jedziemy sobie po części tuningowe, stunigujemy furę. Nie na maksa, tylko tam do 16 poziomu. I zobaczymy wtedy. No dźwięk szału nie robi, nie? Zgasić i odpalić, dobra, moment. No tutaj tak 2 na 10. No, na razie cichutko, ale myślę, że po tuningu może być ciekawie. No i sprawdźmy jeszcze tuning wizualny, bo to jest taki, no, dosyć charakterystyczny samochód, nie? Chyba jak wszyscy lubią Aventadora. Nie wiem, czy są tu takie osoby, które nie lubią tego samochodu. Znaczy, mogą się oczywiście zdarzyć, wiecie, każdy ma inny gust, ale auto jest fantastyczne. Jak to jest, że jak dodajesz gazu, to masz inny dźwięk klaksonu? Nie wiem, o co tu chodzi, no. Tak działa ta gra chyba. Dobra, ale założymy sobie te części i zobaczymy, co się stanie. Tu będzie ładny tuning. Wizualny, tak? Zobaczymy zaraz. Pakiet doganiania. Pyk. 16 poziom, 162 tysiące. I tyle. Mamy. O, mamy jeszcze coś, możemy polosować mu. Szkoda, że tego nie można pomijać, nie? Cyk. Czy widziałem, jak typek w Ameryce odrestaurować do wstrzętnie spalonego Dodge Hellcata? Słuchajcie, tylko popił odrestaurować. Nie widziałem tego. Ale trzeba mieć odwagę, żeby takie rzeczy robić, bo to właściwie lepiej chyba kupić nowy samochód. Taniej wyjdzie.
No ale jak ktoś lubi, przynajmniej będzie miał unikalny wóz. I potem na Automoto widzisz, nie? Dodge Hellcat 52 tysiące. Silnik 10.0. Dobra, wystarczy tego tuningu. Ani nie pierdzi, nie, jakoś tam specjalnie, ani tak dźwięk się jakoś nie pogłębił, nie zmienił po tym tuningu. Nie wiem, czy w Fordzie brzmi lepiej, czy... Wiem, że V12 ogólnie w Fordzie Horizon brzmiały fatalnie. Nie wiem, no chyba okej. Jakby... Nic specjalnego, nie? Zobaczmy jeszcze tuning. Bo tutaj lambosy można też poszerzać w tej grze. Serio. To jest kurde ciekawe. Dobra. I lecimy tuning. Więc tak. Bardzo niskie auto można jeszcze obniżyć. A. To już chyba wiem, co tu będzie za body. Bo on chyba w Fordzie Horizon też jest, nie? Tak, jest w Fordzie Horizon, to dajmy sobie ten błotnik. Żeby było inaczej. Co to jest? Ciekawe, dobra. Lecimy progi. Może można zrobić wersję super veloce z tego. Nie wiem, chyba nie. Tak trochę wygląda. Pewnie jest jakieś takie malowanie. Można dodać spoiler. I można dodać taki podczepiany z tyłu. I teraz pytanie, czy jak damy taki podczepiany z tyłu spoiler, to czy ten będzie się otwierał, ten standardowy? W sensie tam otwierał, no po prostu podnosił, tak? Spoiler mamy. Zderzak. Ej, to naprawdę jak super velocze, nie? Koła możemy wymienić, ale są spoko takie jakie są. To już mamy tu zrobione. No i właściwie tyle. Możemy mu jeszcze szyby przyciemnić. Cyk. Maska, zderzak, rozdzielacz. No i tyle. I tutaj jeszcze jakieś malowanko. Co my tu mamy? O! Kurde, tylko tutaj maskę mam. A nie, jest na masce nawet, zobaczcie. Jest chyba jedyna gra, w której faktycznie można malować karbon, nie? We wszystkich grach, jak masz włókno węglowe, to nie możesz go malować. Tu mamy takie coś. Fajnie wygląda. Mam wersję Ultimate Forza Horizon. Dlaczego w Forza Horizon nie ma tylu opcji tuningu? No nie, przydałoby się. Moglibyśmy sobie ciekawe zloty robić wtedy. Znaczy, Forza wygrywa pod względem ilości samochodów, bo wtedy na zlocie praktycznie każdy ma inny samochód, nie? Mało się zdarza, że ktoś ma taki sam. Ale z drugiej strony moglibyśmy na przykład zrobić zlot Aventadorów i każdy by miał inny tuning wtedy. Każdy inne malowanie, inny zderzak, inny, wiecie, jakiś tam błotnik, nie? Tu mamy coś takiego. Mamy malowanie Pepsi nawet. Lubicie Pepsi? Co to jest? Chcę to. What the fuck?
Tak, to jest malowanie z Podlasia chyba. Kto to zrobił w ogóle? Tu można, w tej grze można nakładać naklejki na szyby nawet. Oh shit. Tak, kierowca pewnie wszystko widzi ze środka. Dobra, sprawdźmy, czy otwiera się z tyłu spoiler. Nie, nie otwiera się, jest zablokowany. Bo widzicie, wloty powietrza tutaj z boku już się podniosły, nie? Ale spoiler nie, z tyłu, także zablokowany jest. Ojej, kto mógł, kto zrobił takie malowanie? Jesus. Co to jest?